Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Bolesława Chrobrego w Kłodzku 4 lutego 2011 roku miały miejsce uroczystości związane z błogosławionym księdzem Gerhardem Hirschfelderem. Jest to już czwarty patron tej szacownej szkoły. Są wśród nich Bolesław Chrobry, pierwszy władca Polski, Arnoż z Pardubic, pierwszy praski arcybiskup, wielki donator Kłodzka, święty Melchior Grodziecki, profesor Kłodzkiego Kolegium, męczennik kanonizowany przez Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczyna się mszą świętą w kościele parafialnym, w którym błogosławiony Gerhard otrzymał sakrament chrztu świętego. Gromadzi nas w tej świątyni niezwykła okazja. Jest przygotowana sala, która będzie przypominać szkole niezwykłego ucznia, niezwykłego mieszkańca Kłodzka. Sala, która ma nie tylko przypominać kogoś, kto był, ma nie tylko przypominać o historii jego życia, ale ma przede wszystkim przypominać o wartościach, które on sobą reprezentował. Jakie to jest ważne, żeby także w tym dzisiejszym świecie nie zagubić się, nie poddać się tak zwanej poprawności, którą nam się dzisiaj przedstawia i zachęca, byśmy szli zgodnie z tą poprawnością świata, żeby się nie wychylać. Ale my musimy zawsze się pytać o dobro. Musimy się pytać, czy to służy rozwojowi człowieka, czy to jest zgodne z jego powołaniem, które otrzymał od Pana Boga. A więc potrzebujemy jasnych punktów, punktów odniesienia, które będą nam pomagać, odróżniać dobro od zła. Szanowni Państwo, Gerhard Hirschfelder ukończył Państwowe Katolickie Gimnazjum w Kłodzku, w którego gmachu obecnie znajduje się pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Bolesława Chrobrego. Związek błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera z naszą szkołą stał się inspiracją do nadania imienia tej wyjątkowej postaci sali historycznej w liceum. Uroczyście nadaje imię błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera sali historycznej w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
zapraszam Mateusza Lewandowskiego, ucznia naszego liceum, do przedstawienia prezentacji multimedialnej dotyczącej życia błogosławionego księdza. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, słowa "nie daj się zwyciężać złu, lecz zło dobrem zwyciężaj" to dewiza błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dlaczego akurat księdza Popiełuszki? Otóż nie sposób mówić o błogosławionym księdzu Gerhardzie Hirschfelderze, nie wspominając o jego swoistym polskim następcy. Dla księdza Hirschfeldera męstwo staje się słowem obecnym w rozważaniach Drogi Krzyżowej, w jego głębokich teologicznych komentarzach do listów świętego Pawła. Zatem jego życie i śmierć stają się świadectwem na to, że wie, co mówi. Każdy wyczytuje w nich, jak odważnie opisuje swoje myśli. I każdy też będzie pamiętał, że stworzone przez księdza dzieła nie były tworzone w ciszy i spokoju, w wieżystości słoniowej, lecz w więziennej celi gestapo w Płocku. Męstwo nie jest równoznaczne z lekkomyślną prawdą, lecz jest mocą wiary i spełnieniem Hirschfeldera, którego młodość, tylko po ludzku, nie będąc łatwą, dała życie, które wykonało się szeroko i owocnie. Bardzo dziękuję. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie. Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Widzimy, że tak naprawdę człowieka tworzy wnętrze, głębia, oparcie w swojego życia jakieś wartości, czego dał nam przykład błogosławiony Gerhard, który potrafił w tak trudnych czasach przeciwstawiać się tak potężnemu systemowi, chociaż wiedział, co może go za to spotkać, a jednak miał odwagę. I dlatego dzisiaj miejmy też odwagę przeciwstawiać się temu, co złe, a wybierać dobro. Jestem dumna, bo ja moje całe życie prowadził mnie Gerhard Hirschfelder. W 1938 roku jeszcze ślub dał moim rodzicom. W 1942 roku, jak ja się urodziłam, to on zmarł. I to wtedy było ten młody pan, teraz ten uczeń tutaj szkoły. Ja jestem dumna, dumna z ciebie, co ty tutaj pokazałeś. I dużo obrazów jest, pochodzi ode mnie, od naszych ludzi z Czerny. Bo tylko ludzie z Czerny znali myśmy go najlepiej, tego Hirschfeldera. Hirschfeldera, jak to siwa, to jego stado życia. Święci nas łączą, Czechów, Niemców i Polaków, szczególnie właśnie Gerhard Hirschfelder. Jesteśmy pod dużym wrażeniem tej prezentacji kolegi Lewandowskiego, prawda? Tutaj, która bardzo wiele nam wniosła, a na spotkaniu, które będzie się odbywało w Dniach Młodzieży przed Niedzielą Palmową w Hradcu Krajowym, będziemy również taką prezentację, mamy nadzieję, zrobić, a ta tutejsza będzie dla nas dużą inspiracją. Ta szkoła łączy to, co było, z tym, co jest i oczywiście z tym, co będzie. Pamiętamy o przyszłości. Jednak myślą wybiegamy w przyszłość. Ale pamiętajcie, droga młodzieży, maksymalnie wykorzystujemy teraźniejszość. Niech ten motto Wam towarzyszy w dniu codziennym, Waszej pracy, nauce, a gronu pedagogicznemu przede wszystkim dużo satysfakcji z kontaktu z tą wyjątkową młodzieżą naszej małej krainy Pana Boga. Realizacja projektu upamiętnienia błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera była związana z różnorodnymi wydarzeniami i działaniami w naszym liceum. Były to działania zarówno edukacyjne, jak i artystyczne. Wśród nich znalazły się konkursy poświęcone błogosławionemu księdzu. Były to szkolny konkurs na temat teologii kapłaństwa, szkolny konkurs prezentacji multimedialnych na temat Gerharda Hirschfeldera, powiatowy konkurs plastyczny, szkolny konkurs historyczny, powiatowy konkurs literacki na pracę zainspirowaną postawą błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera.
Dziękujemy bardzo. Zapraszam Państwa na spotkanie z panem Zdzisławem Szczepaniakiem, historykiem w naszym liceum, autorem książki poświęconej Gerhardowi Hirschfelderowi. Proszę o przejście do sali. Wprawdzie księdza uniewinniono, ale następca wikariusza generalnego Dieterta, dr Franz Monze, przeniósł Hirschfeldera z Czerwnej do Bystrzycy Kłodzkiej. W lipcu został powołany na duszpasterza młodzieży hrabstwa kłodzkiego. Dalej prowadził swoją działalność pracą z młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi, głosił odważne homilie. Nic dziwnego, że te słowa, które wygłosił i które są tutaj pokazane, kto wyrywa młodzieży serc wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem, stały się przyczyną aresztowania, a nakaz podpisał burmistrz Bystrzycy Richard Szproj. Hirschfelder znalazł się w kłodzkim więzieniu, w którym przebywał 4,5 miesiąca. Napisał tutaj modlitwy do 14 stacji Drogi Krzyżowej, jak również rozważania na temat obowiązków kapłana według listu świętego Pawła Apostoła. Gott gab den Menschen viele Kräfte, doch manchmal werden der Glauben, die Hoffnung und die Liebe eine Probe ausgesetzt. Vertraut dem Gott, sogar wenn ihr gezwungen seid, eure Feinde zu lieben. Ihr seid unmöglich. Es würde jedoch gesagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Królestwo Niebieskie jest skarbem. I tylko ten wejdzie do niego, kto użyje całej swojej siły. Bóg dał ludziom wiele sił, jednak czasem wiara, nadzieja i miłość zostają wystawione na próby. Zaufajcie Bogu, nawet jeśli zostaniecie zmuszeni do miłości do swoich wrogów. Powiecie, niemożliwe, a przecież jest powiedziane, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Państwo zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością. Dziękuję raz jeszcze.